Czas rozpocząć bitwę o dom. Hello. Witamy serdecznie. Witamy. Cześć Ewo, cześć Jacku. Cześć. Ewka. Witam Jacek, bardzo cześć. Miło. Kolory no właśnie to nasze życie. Poznaliśmy się w ogóle na dachu galerii. Tam była taka impreza hawajska. Wszyscy nasi znajomi uważają, że pasujemy do siebie. Pitu, porozmawialiśmy. No i tak już jesteśmy 10 lat ze sobą. Do szczęścia tak naprawdę nam potrzeba dwóch rzeczy. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ta rodzina się powiększyła, tak? Czyli bardzo bym chciała dziecko. A drugim fajnie byłoby mieć mieszkanie swoje, a nie, w cudzysłowie, swoje na kredyt. Tak naprawdę jak zbliża się 5 każdego miesiąca, to nie jest mój ulubiony dzień. No niestety, tak, rata kredytowa jest co miesiąc i no nie daj Boże, coś by się zadziało, to tracimy to mieszkanie. Pierwsza moja myśl była, jest to program dla mnie. On już w głowie sobie układa, tak, i kolorystykę, i to by zrobił, i tamto by zrobił. Zajmuje się w szeroko rozumianym pojęciem wykończenia wnętrz, remontów, dekoracją, aranżacją. To, co on zrobił tutaj u nas w mieszkaniu, mnie się to strasznie podoba, ja się świetnie w tym czuję. Sam remont mieszkania przebiegał dość długo, bo trwał w granicach 6 miesięcy. On sam wykonywał ten remont? Niekoniecznie do wykończenia mieszkania potrzebna jest góra pieniędzy. Wystarczy pomysł i chęci. Tynk strukturalny mojego patentu. No właśnie widzę, że jakiś nietypowy ten, zaciąg, że tak powiem. Zaciąg nietypowy i mieszanka też masa nietypowa, tak? Zapraszamy. Małpeczka sobie wisi. Tak. Dobra, a jej zadaniem jest? Jest sobie wisieć. Tak, mnie ona spodobała się kiedyś w sklepie w Częstochowie. I po prostu musiałam ją mieć, tak. A drugim patentem są rolety, które myślę fajnie wyglądają, bo tworzą całość po prostu z sufitem. Też było trochę kombinacji i można po prostu po zaciągnięciu uzyskać jakby w miarę jednolitą fakturę. Do mojego królestwa teraz. Kolory. Czerwień bije po oczach. No, oj, czerwień, To tak na apetyt, rozumiem. Generalnie układ ścian jest ustawiony tak i w pokoju, i w sypialni, żeby tutaj też ta lodówka była w tej wnęce. No, wszystkie sprzęty sobie też powybieraliśmy raz, że pod kątem koloru, tak żeby zmywarka, pralka była srebrna. Kolory. No ale jacuzzi jest. Zapraszam do dużego pokoju. Uwaga, że delfinka nie podepta. Praktycznie w każdym pomieszczeniu są delfiny, dlatego że ja kocham te zwierzęta i nie wyobrażam sobie, żeby nie było ich w moim mieszkaniu. Co my mamy tutaj? Mamy tu prosty patent różyczki w żyrandolu, fajnie, ciekawie. I tutaj jest jeszcze taki patencik z wyłączanym dotykowo światełkiem i włączanym. Co jest jeszcze? Taki fajny, z fajnych, ciekawych patentów, musisz się spojrzeć w tamtą stronę. I można sobie wyłączyć, można sobie lekko ściemnić, rozjaśnić, wedle życzenia. Kochani, to co tu zobaczyłem, to jest generalnie esencja eklektyzmu, jak dla mnie. Jest wszystko i to w dodatku zrobione własnoręcznie. Jest kupę super pomysłów, jest full color, a przede wszystkim wy jesteście full color. I w moim odczuciu po prostu pewne rzeczy wam się należą. Jednak na tym etapie nie jestem w stanie podjąć decyzji. Co znaczy, że musimy się zobaczyć raz jeszcze.